Dzień dobry, witam wszystkich, oczywiście z tej strony Kosik. No i zapraszam was, w końcu udało się, zapraszam was na kolejny gameplay z House Buildera, czyli domek japoński. A czemu się udało? Ano, miałem na starcie trochę problemy techniczne i po prostu musiałem zrobić w końcu reset komputera, który mi pomógł w odpaleniu gry. Także w tym odcinku kończymy, mam nadzieję, domek japoński. I zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Także zapraszam na gameplay. Dobrze, pamiętacie, że w ostatnim odcinku tutaj mieliśmy problem, kurczę, z otrzymaniem transportu. Tutaj na dole mieliśmy Japończyka, który nam przywozi materiał. On sobie tam u góry siedzi. Jak coś chcemy sobie domówić w sklepie, czyli pod klawiszem O, możemy kupić, co nam potrzeba. I ten gość nam przywoził. Niestety coś w tamtym odcinku mi nie zadziałało i tego nie było, więc ja sobie po odcinku sprawdziłem, co to jest nie tak. Także widzicie, towar się pojawił później, po ponownym wczytaniu gry. Ale pojawił mi się dopiero o. Pod wodą. Były się pod wodą. Później jak już zamówiłem drugi, no to normalnie towar przypłynął na statku. Także jakiś po prostu błąd gry się pojawił, ale no udało się. Dobra, także bierzemy tą deseczkę. I ja z nią lecę na górę, bo z niej trzeba zrobić konstrukcję dachową. Ją trzeba na kołyskę położyć. Jakoś. Niemiarkę. Rączkę chcę. Dobra. Ten element potrzebuje innego materii. Co ja, złą belkę kupiłem? Kurczę, może ja złą kupiłem? Jaka tutaj ta trzecia jest? No coś tutaj pod wodą jest. Może tą ja musiałem kupić. No dobra, zobaczmy tą. Nie, no też nie. Co ja robię? Kurczę, czemu to nie chce tutaj mi wejść? Na ten moment, to nam było napisane? Na ten moment potrzebujesz innego materiału. Słuchajcie, a może to potrzeba krótszy? No, też tak może być. Dobra. No to teraz zobaczmy, czy ten nasz Japończyk tutaj nam teraz zatrybi. Wchodzimy w sklep. Ja kupowałem, pamiętam, belkę do przycięcia. Kupiłem tą długą. Może ja potrzebuję dwumetrową. Zobaczmy. O, widzicie? Teraz jest. Teraz jest na... Okej. Teraz jest na tym... Na statku, tak jak być powinno. O, dobra. No to lećmy zobaczyć z tym. Kurczę, już zgłupiałem. Co ja mam tu, kurde, zrobić? Czekajcie, może ja muszę to sobie może zmierzę mniej więcej. Nie mogę zmierzyć. Muszę tu skoczyć. 3,32 ona potrzebuje. Dobra, czekajcie. 3,32. Oj, coś dzisiaj mi to nic nie działa. Dobra, 3,32. Gdzieś tutaj. No zobaczmy teraz, czy nam to zatrybi. O,
Też nie. Do jakiego ja do cholery materiału potrzebuję? Może trzeba najpierw tutaj te... Kurde, spadłem. Może najpierw trzeba tutaj te boczne postawić. I teraz tą górną. Tu też nam podpowiadają, że pierwsza rama dachu jest wykonana z belek, które znajdziesz w pobliżu albo zamówisz do portu. No. Oto tak, kurde, zrobiłem. No i co? To możemy sobie ukryć, bo dobra, to sobie ukryjemy to. Pod literką P, no to jest tylko klawisz pomocy. Który nam tutaj w sumie za dużo nie pokazuje. No właśnie. Dobra, czekajcie, to może teraz będę mógł. Chyba, że znowu kupiłem coś nie tego. Coś nie tego. No nie, no nie mogę tego tutaj postawić. Na ten moment nie potrzebujesz tego materiału. Dobra, słuchajcie. Popatrzmy jeszcze raz w sklep. Może ja coś kupiłem złego. Materiały. To na pewno nie. Belka do przecięcia, teraz kupiłem, nie działa. Belka do przecięcia 8 metrów, nie działa, bo kupiłem wcześniej. To mamy deski do przecięcia. Przęsło z cedru. No to już to kupiłem. To może... Może to? Może jeszcze jedno to przęsło z cedru. No dobra, to kupmy to przęsło z cedru. Okej. Okej. Aha, jest tu. Powiem wam, że kurczę, mogliby trochę tak... jak to się mówi, no, dać więcej informacji. No, też, nie potrzebuję tego materiału. A może ja coś źle robię, może ja tu po prostu mam belkę postawić. Teraz sprawdzimy. Może to ja źle myślę. Ups, chłop chodzi po dachu. Dobra. No nie, tutaj nie może to być. Dobra. To zobaczmy. Po prostu bez żadnej obróbki, tylko po prostu go tutaj włożę. Próbuję przynajmniej wsadzić. Kurde. Coś ciężko tutaj się... Ups. No. A ja kombinuję jak koń pod górę. Masakra. Masakra. Dobra. No dobra, widzicie, no czasami proste rozwiązania są najlepsze. Dobra, co my tu mamy? Dobra, nie ta belka. Tutaj miałem z boku takie deseczki. To chyba te będą, mi się wydaje. Oczywiście. Mamy 51%. Oczywiście będę chciał tutaj skończyć ten domek dzisiaj, w tym odcinku, że zobaczymy, jak nam pójdzie. Trochę miałem, no, problemów technicznych na starcie. Coś mi wywalało, kurczę, cały czas grę i to każdą jedną. Nie wiem, co to się porobiło. Już myślałem, że kurde, nic dzisiaj nie uda mi się nagrać. Dobra, jeszcze brakuje. Weźmiemy te wszystkie. Hops. Pójdziemy na dach. Może nie spadnę. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze dwa. Dobra. Yes, of course. Dobrze, tutaj potrzebuję coś takiego. Co nam tutaj piszą? Nie to, guzik. Pod klawiszem N. Krokwy głównego dachu są zrobione z desek. Dobra, czyli deski. Tutaj potrzeba deski. To zostawmy.
Mam maczetę. Do czego ta maczeta mi w ogóle tu potrzebna jest? A, haszczowania. Aha, już widzę, że będę musiał potem zbierać patyczki. Kurde, dobra. Sorki za to, malutkie cięcie. Musiałem sobie porządnie odkaszlnąć. Nadal jestem trochę przeziębiony. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Ups. Kurde, naprawdę tutaj by się jakieś rusztowanko przydało. O, tutaj mamy coś na zielono. Czyli będziemy coś tutaj montować. Już nie mam. Dobra. Congratulations. Aha, kurczę, myślałem, coś mi się przycięło. To nie, tutaj musimy teraz połączyć ten daszek naszą nową mechaniką budowania, którą się tutaj nauczyliśmy. Fajne to jest. Syk. No, powiem, że już tak coraz bardziej widać zarys tego domku. Ciekawe, co na dach będzie. Perfekt. Perfekt. Dobra. Tu jeszcze jakiś kawałek deski. Fajnie, że automatycznie nam to przycina. Outstanding. Dobra, to też mamy tu. Co nam jeszcze tutaj? Pospadały jakieś deski. Tak, tu jeszcze jest kawałek. Dobra. Tu mamy jeszcze deseczki. Same takie krótkie, ale to nic. Jak będą za długie, to nam tutaj automatyczna piła wszystko przytnie. To i tak mi braknie. No właśnie. Dobra, trzeba iść po inne. Tutaj jeszcze sporo tego leży. O, i tu. Także pozbieramy to wszystko, żeby tutaj, jak już się chłop wprowadzi, żeby miał jak najmniej bajzlu na podwórku. Dobra, jeszcze mało desek. Gdzie te deski? Tu jest jakaś ta moja krokwia zepsuta. Tutaj mam deski, kurczę, już pocięte, a ja tamte używałem, dobra. No nic. Super. 62%, kurczę, nawet powiem wam, że to szybko idzie. Dobra, to już tutaj mam, nam nie wyjdzie. Tu mamy takie małe podpórki. Ops. Czyli. Czyżby znowu te? Sprawdźmy. Tak, te, tylko że kurczę, spadłem. Fajny ten daszek, kurde. Takie naprawdę fikuśne. A więcej już tutaj nie wezmę w kieszeń. Dobrze, że tak tutaj jak już chodzę, to naprawdę nie muszę się za bardzo spinać, żeby nie spaść, bo już chodzę po tych deskach, które już tutaj ustawiłem. Deskach, no, konstrukcji dachowej. Wystarczy mi tego, co mam w kieszeni, czyli mi zabraknie. Jest. Congratulations. Wow, a teraz co? Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. To zostawmy. No fajnie. Tylko co na górę? Popatrzmy, żeby znowu nie zlamić. Czas na podbitkę dachową. W tym celu zakup deski z portu i przybij do konstrukcji. Tylko że ja już podbitkę zrobiłem, panie instrukcja budowania.
To chyba tematy mi się wydaje, co tam. Albo nie, albo deski. Może deski. Te, które ja tam zużyłem. Czekajcie, tutaj są jakieś deski, zobaczmy. Popatrzmy, popatrzmy. Tak. Teraz jeszcze sobie zobaczymy. Tak, to ma 3,52 metra. No to zamówmy trochę tych desek. Ile tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ty czekajcie, bo tam na dole są takie deski. Ja nie muszę tego liczyć. Tutaj są takie dechy. O! Dawaj. Do kieszeni. Ale chłop zasuwa. Normalnie. Leci z tą budową jak szalony. A później będą te. No. Reklamacje, poprawki i tak dalej. Dobra, jeszcze raz. To będzie chyba na podłogę, mi się wydaje. Dobra. Jedna i tutaj jeszcze z tej strony i już mamy daszek prawie gotowy. 67%, a tu jednak coś idzie. Nie możesz czegoś znaleźć, naciśnij o... Aha, tak, tak, tak. Jakaś dachówka, czekajcie. Ups. Tu zostawimy te deski. W ogóle trochę ich miałem w tej kieszeni. Tu jakaś dachówka, czekajcie, co tam nam piszą. Nie ten guzik, podkreślę się. Czas na dachówki. Zakupisz je w porcie. Pamiętaj, że możesz użyć drabiny. Tak, tak, oczywiście, dobra, zobaczmy. Dachówki, dachówki. Drewniany boks, przęsło z cedru. Panel wyklinowy. Mata. Dobra. Czy ktoś widzi dachówki? Panel wyklinowy. Gąd. A, jest. Gąd bitumiczny. To jest to. Kup 400 za 320. Wiecie co? Chyba kupię, bo tam... Tak, potrzeba 395. Nie mam wyjścia. Muszę to kupić. Okej. Dobry Japończyk. Dobrze, chociaż to jedno słowo zna. Tu jest 400. Kurde, myślałem, że że sam się odsuwam. Zobaczcie, wziąłem sobie 400 dachówek w kieszeń. Dobra. No to kładziemy te dachówki. Ups. Zaczniemy od tamtej strony, bo tutaj nam tak każą. No dobra, trochę się naklikamy. A nie, nie muszę. Wystarczy, że przytrzymam klawisz i będę sobie... Czyli to jest ta umiejętność, którą nabyliśmy w tym odcinku z... Tam, gdzie był taki domek. Domek w Afryce. Gdzie robiliśmy dachówki z błota. Trzeba było je wypalić. Także widać, że tutaj te skille się po prostu nakładają na siebie. O, czekajcie, mamy nowy skill. Tutaj. Japan Roof Single Expert. Bardzo szybki montaż japońskich dachówek. Wymagania. Możesz to odblokować. No mogę. I odblokuję. A co? Dobra, ale co mi to da? Patrzmy. Wow. O kurna, ale jak widzicie, to patrzcie. Rum. To jest to. To jest to. Trzy. O, super. Aha. Dobra. Ja tu widzę, że ja tutaj potrzebuję jeszcze dachówek. Dlaczego muszę tak... Dlaczego ja tak po trochu?
Już płynie, płynie, już tam czekał. Okej. Okej. Dobra, wejdź tutaj. Na skróty. Hops, hops, hops. Tam jakaś deska leży. Kurde. Dobra. Wiecie co, może wtedy ja kupowałem. Nie sprawdzałem tego odcinka. Co nie myślałem, że jest błąd. A może on tam faktycznie tabelka była z boku, ja jej nie widziałem. No nie wiem. O masakra. O Jezu. Impressive. Bardzo impressive. O Jezu. Dobre, dobre. Kurczę, nie ten guzik. Jeszcze raz 400 poproszę. Okej. Ale. No w sumie tak, no gra w sumie ma być łatwa, prosta i przyjemna, no nie? Ale fajne, fajne. No bo tak jest, słuchajcie, no jak trzeba by tak pojedynczo te kafelki tutaj kłaść, no to no człowiek by się zaraz nudził, nie? A tak, proszę bardzo. Cyk. Zły materiał. Aha, dobra. Myślałem, że tu też z dachówek jakiś tutaj coś innego. Tylko ciekawe, co to jest. Czekajcie. Popatrzmy sobie, co mam. Czas na gąsiory dachowe. To specjalne zakrzywione dachówki zakupione. Zakupisz je w porcie. Pamiętaj, że możesz użyć drabiny. Dobra, czyli gąsiorki trzeba kupić. Dobra, tutaj mam 104 dachówek. To tak, tu panu Japończykowi zostawimy. Później sobie je poukłada, chłop. Dobra. Jakby mu się jakaś tam spadła czy coś, to ma, to ma dachówki w zapasie. Dobra, teraz popatrzmy na te gąsiory. Gąsior. Tutaj. Potrzebuję 80. No to od razu kupujemy 88. No bo tyle mogę. Mogę pykać tam po jednym, no ale... Ale nie chce mi się. Okej, okay, okej. Okay. 74%, no to czy kurczę, to tu jeszcze coś będzie, a nie, no jeszcze musimy ściany podokańczać. Zapewne. Dobra, na gąsiory nie ma triko, ale też przytrzymuję sobie klawisz. No i jadę sobie z góry do dołu. Także dosyć fajnie to idzie. Jeszcze jedna strona. No, jeszcze jedna. Hops. Impressive. Dobra. To teraz. Co teraz? Tutaj jeszcze. Jeszcze góra. No i perfekt. Prawie 80% domku. Teraz tu. To ja to chyba mam w porcie. Dobra, z tą ma 19 jeszcze gąsiorów, to też tutaj damy chłopu. Niech ma w zapasie. Ale nie! Czekajcie, czekajcie, ja tam mam pewną opcję. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś wymyśliłem. Nie będę tego mu zostawiał. Dlaczego mam mu to zostawić? Dobra, chyba wsio. Chyba full. Tu jest opcja, panie i panowie, opcja selling point. No, zobaczmy jak to działa. O, właśnie tak to działa. O, i kasiorka leci. Bo tutaj te punkty są bardzo ważne, bo tamte domki to kurczę, one są za naprawdę... To naprawdę, kurde, no, grube pieniądze, że tak powiem. Także tutaj nie ma co marnować materiału. Dobra, cyk, cyk. O, i tutaj będzie wam piździć. Dobra, to chyba tyle z dachu, co? No, chyba tak. Teraz mamy tutaj ściany.
A z czego te ściany? Popatrzmy, może coś nam podpowiedzą. Czas stawić wiklinę, która wypełni i wzmocni przestrzeń ścian. Panele wyklinowe możesz zakupić w porcie. Dobra, czyli panele wyklinowe. Aha, pokazują mi strzałką. Czyli to jest to. No to bierzemy. Bierę wszystkie. Najwyżej to, co dostanie, to się sprzeda. Ale tutaj może być wszystko, podejrzewam, że wyliczone. Fajnie, fajnie. Tylko, że tutaj będzie im strasznie piździć. Aha. Tutaj jeszcze coś. Jeszcze coś potrzeba. Zostawmy to. Może to. Ano, sprawdźmy. Wezmę jedno. Może to jest na podłogę. No nie, czekajcie, zobaczymy. Nie, zły materiał. Nie, nie, to nie to. To może być na podłogę. A, tutaj mi coś pokazują. A, jest, 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 jest. To jest to, co myślałem, że... O! Aha. Czyli robienie papieru. Robienie papieru. Zobaczcie, będziemy robić, kurde, papier. No tego to jeszcze nie grali. Ile potrzebuję? 11 papieru. Tu nam pokazują, tak, wycinaj chwasty. Dobra, poczekajcie, zaraz będę wycinał. Tylko zbieram sobie patyków, tutaj trochę już powycinałem. Bo to podejrzewam, że na papier będę tego dużo potrzebował. Dawać maczetę. Ciekawe, kiedy jakiś skill wpadnie. A, nawet takie też mogę wyciąć. A nie, a tych nie mogę, zobaczyć. Czyli też jest tak, jak po prostu... no niektóre z nich są, jak to się mówi, do... dostępne. No niedostępne, po prostu. No te, które można wyciąć, nie? Wszystkich się nie da. O, na przykład tych też się nie da. A te? A tego? Też nie. Co ja mam, kurczę, tutaj w dżunglę iść? No dobra. Zaraz pójdziemy. Czekajcie, mam 28 patyków. Więc tak, co tu mam zrobić? Tu mam wrzucić patyki, tak? F, aby dodać gałęzie. F. Dobra. E, aby zaprawić. Zaprawiłem czymś. Nie wiem czym. I co teraz? I co? I co się dzieje? Coś wziąłem. Nie no, jest dalej 100%. Dodać gałęzie? No nie, już nie mogę, bo jest 100%. Aha, trzymamy E. Dobra, kumam. Czyli zmieliłem... Zrobiłem jakąś papkę gałęziową. Dobra. LM, aby podnieść glinę. Dobra, zrobiłem kulkę. Rzucamy kulkę tu. I co? I to jest papier. Tym wykładam... Papierem wykładam ściany. Dom z papieru. Dom z papieru. Wiecie co? No czemu tutaj? No. Patrzcie, dom z papieru i z drewna. A w środku jest miejsce na palenisko. O, ja to czarno widzę. Ja to naprawdę czarno widzę.
będą musieli tutaj mieć niezłe, kurde, peposz. Ej, ty, to już koniec. To już wystarczy tego, dobra. Outstanding! No, outstanding, super, dobra. Ten papier później sprzedamy, oczywiście. Tutaj mam jakąś kratkę. Tam kratkę chyba też w porcie widzę. Nie. A z czego to mam zrobić? Czekajcie, tutaj ta drabina już mi trochę przeszkadza. Ją sobie odstawię. Dobra, popatrzmy, co nam tutaj podpowiadają. Panele drzwiowe, ścienne możesz zamówić przez port. Okej. Okay. Okej. Okay. Panele drzwiowe, ścienne, panele w... że co? A to. Ile tego potrzebuje? 13. No nie, no to nie będziemy kupować. 3, 4, 5... Tu mam na dole. Dobra, 13 sztuk poprosimy. Dobra. Okej. Okej. Ej, czekaj, panie, ja nie odpływam. Dobra. No to jedziemy z tym domkiem. Cyk, cyk, cyk. Już mamy 86%. Także jest już prawie końcówka. Powiem wam, że dosyć naprawdę ładnie wygląda ten domek. Congratulations! No zobaczcie. No kurczę. No fajne, taka... Taka altanka nad jeziorkiem. Dobra. Co mamy następne? Co mamy następne? Też to pewnie coś z portu, podejrzewam. Chwilowo nie da się zakupić papieru na ściany, ale możesz go zrobić sam. Czyli więcej papieru. Czekajcie, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze mam kawałek papieru. Wezmę to. Oczywiście, dobra. To idziemy jeszcze papieru zrobić. Tu jeszcze mam kulki. Mam jeszcze. A, ostatnia kulka. To nic. Tu jeszcze mam... Mam jeszcze gałęzi trochę. F, aby dodać gałęzie. I E, żeby zaprawić. Tak, masło. Dobra, to weźmiemy. Jaka muzyczka tutaj fajna, taka japońska. Mam nadzieję, że się YouTube nie dowali do tej muzyczki. Dobra, lecim. Lecim. Gdzie ten papier? Tu. Cyk, cyk, cyk. Oj, tu coś nam prześwituje. Oj, muszę jeszcze zrobić jedną kulkę papieru. Cyk i cyk. A jeszcze tutaj kawałek. 90. What's next? Jakaś podłoga. Tu będzie podłoga. Na 100%. To będzie to. Oczywiście. Congratulations. Baniaczek. Ale mówię, no jak oni to mogą, kurczę, palić ogniem? Palić tutaj w tym palenisku. Jak? Co to? Aha, montujemy. Ale fajne. Tak, podwieszany na... A to już! Patrzcie! Finito! Strutce gotowe. No. No to słuchajcie, udało się. Oczywiście dostaniemy tutaj na chwilę, bo tam jeszcze będę chciał zaraz jeszcze sprzedać wszystkie te moje rzeczy, które tutaj zostały. No ale cóż, tak to wygląda. Jeszcze sobie, czekajcie, zostaniemy tutaj, bo tak chcemy jeszcze sobie poglądać tak z bliska. Zobaczcie, tu jest mata, tu jest palenisko. No jak tutaj można palić, skoro to jest wszystko na drzewie, nie? No ale nic, no może tak kiedyś budowali. Szkoda, że nie zrobiliśmy tutaj nic na tym tarasie, bo tak myślałem, że coś jeszcze tutaj z tarasem będzie. No ale... Słuchajcie, tak ten domek wygląda.
Fajnie, fajnie. Dosyć ciekawie. Także, no dobra, jest. Ma gościu domek na piękne widoczki. No i tyle. Dobra, słuchajcie. Japoński domek gotowy. Udało się go dosyć fajnie szybko skończyć. No to tyle. Tyle na ten gameplay, oczywiście. Zapraszam na kolejne. Będzie więcej z House Buildera, bo naprawdę podoba mi się ta gra. Podobają mi się mechaniki, czekam na więcej. Każdym domkiem jest coś nowego. Tak jak tutaj no, były montowanie tych wszystkich konstrukcji drewnianych na takie małe kołeczki drewniane. No dosyć fajnie, ciekawie. Także bardzo mi się podobuje. Na ten gameplay dziękuję za subiki, dziękuję za oglądanie, za wszystkie lajki. No i zapraszam na kolejne moje odcinki. Także trzymajcie się i do następnego. Ciao, ciao.